która jest brana zwykle pod uwagę, tylko to jest, no, tylko na tej stronie jest taki system, więc ja patrzę na ten ogólny wyznacznik, a nie na Wotlife, bo jest bez sensu patrzeć na wskaźnik Wotlife. Tylko ogólny. Trudny mecz jakiś szykuję. Mam lepszą stronę. Plan jest następujący. Zająć Mida. Zobaczyć co robi. No i co? A potem to się już zobaczy, no. No, zaczęło się nieciekawie. Jeszcze moralne o 465. Mam pomysł, co zrobię. I teraz muszę manewrować wokół kamienia. Wydaje mi się, że mam delikatną przewagę przodowania. Ta. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo, jest good, jest good. Jest bardzo dobrze. Nie może strzelić, bo nie ma opuszczania. Nie może opuścić działa, mam go teraz dupą. Ha! Jest! Dobra. Wydaje mi się, że tutaj zagrałem z jejami strasznie. I to się opłaciło, że kiedy się przemieszczał, był bokiem, ja go przycisnąłem. Na początku miałem trochę niefarta, że przymierzy we mnie. Ale potem nie bałem się tego pocisku, co przyjąłem. I mój kontratak się bardzo opłacił i ta gra za kamieniem. Kluczowa była ta gra za kamieniem, według mnie. Ciekawe, czy zajmie środek. Powoli trzeba bardzo. Okej, bez boosta na HP. Sprowokowałem go trochę. Heka go nie przybiłem, no to jest trochę nieuczciwe, bo nie po to się pali z haku. Dobra, zużyję zestaw? Nie zużyję zestawu. No szkurna, no czemu niby to nie weszło? Co? Nie ma zestawu, czy ma? Sekundę, hej multi. Mam takie pytanie. Wow! Z ciekawości. Czemu to nie weszło? Gdybyś miał to, za ile sprzedał, byś pozdrów Kasię Szewczyk 15 zł. Ale ta bitwa jest tak zepsuta. Nic nie wchodzi. Ma zabitego kierowcę. Ej, ten gościu chyba ma kupionego Chieftaina. Ja zagrałem tą bitwę fatalnie. Nic mi nie wchodzi. Ale on chyba miał kupionego Chieftaina. Kupiony Chieftaina, jak sądzicie? Okej. Okay. Można przegrać często na tej mapie przeciwko TVP, jeśli co się wydarzy. Jeśli pojedzie się na środek w to miejsce, a TVP będzie w lesie i zaczniecie strzelać w bok. Więc nie wolno jechać na środek, jak jest TVP. Mogę pojechać na prawo, albo pojechać tutaj na lewo. Ale nie mogę jechać na środek, bo mnie zabije TVP w bok. Kiedyś już tak straciłem 1000 życia walcząc przeciwko TVP, po prostu gościu mnie strzela w bok, więc nie będę chciał popełnić tego błędu. Pojadę laskiem.
wytłumaczę, jakie jest założenie jechania laskiem. Jeżeli jedziesz laskiem, no to spotkasz TVP, co nie? Po prostu spotkasz TVPK, jeśli tu będzie, więc nie będzie miał czasu uciec na przodowaniu twoim. Także jedziemy laskiem, krzakami. Jeśli pojedzie gdzie indziej, no to wjedzie na kapę i pojedziemy do niego po prostu. Jeżeli zacznie strzelać, powinien być wykryty, mamy dobrą załogę. Wydaje mi się, że go nie ma w lesie. Czyli pewnie pojechał na kurk gdzieś tam kampić. Ale upewnimy się, aby nie było potem katastrofy, że zacznie strzelać w bok, co nie? Bo to byłoby bardzo, bardzo niefortunne. Zbierać pociski w bok od takiego TVPK. Jeżeli byłby po mojej lewej stronie, bym miał już dawno lampkę, więc to jest nieistotne. Absolutnie mnie to nie interesuje. Teraz się tylko przyjmuję, czy nie stoi tam. Dlatego jadę zagłębieniem. Wjadę sobie tutaj w krzaczek. Jeżeli nie będę miał spota, no to znaczy, że go tu nie ma. I przejechał za tory po prostu. Najpewniej przejechał za tory. I teraz może być tutaj, może być tutaj, może być ozero, może być górka. No oczywiście najlepiej byśmy chcieli go widzieć tutaj pod nami, co nie? Wtedy możemy w niego wjechać z tarana i byłoby super. Trzeba to zrobić z gracją, tak delikatnie, powolutku, tutaj zobaczyć, czy jest spot. Ważne jest, żeby nie wychylić za mocno. Upewnić się, że nie mamy spota. Okej. Zobaczymy, czy lampka. Nie ma lampki. Jeżeli nie ma lampki, to jest bardzo ewidentny sygnał. Może być tu? Nie ma go. Okej. No, przyczuwam, że jest górka grana. Teraz zrobimy coś takiego. Bardzo często gracze ustawiają się. Nie trafiłem. Nie ma spota. Nie ma go nigdzie blisko na pewno. Za wysoko trochę. Dobra. Mało czasu jest. Dobra, dlatego zaczniemy robić coś. Pojedziemy środkiem. Wydaje mi się, że gościu będzie kampił. I trzeba po prostu wjechać na kampę i tyle. No. I zmusić go do podjęcia jakiegoś działania, do ruchu. Najgorzej jest tu przejeżdżać, bo można dostać lampkę z hila. Ale jakby nie możemy się zawahać. Bo czasu jest po prostu mało. Ma jeden pocisk. Okej, to było strasznie niefajne. W sensie, jakby przyjęcie tego strzału było niepotrzebne. Nie musiałem tak naprawdę go przyjąć. Myślałem, że on ładuje. Może wykonać kilka ruchów, może wyjechać z prawej strony. Ten budynek mi strasznie przeszkadza. Wydaje mi się, że będzie zjeżdżał tędy. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby został na górce. Raczej będzie chciał wyjechać na mnie. Jestem tak ustawiony, że zobaczę prawą i lewą raczej. Wydaje mi się, że bardziej ta strona strzela. Okej, czyli jest na górce, no to i wali chyba z hajaków. No, czyli będzie miał bardzo mało czasu. Będzie miał bardzo mało czasu. To będzie desperacki ruch. Jeżeli tak strzelał, no będzie desperacko zjeżdżał. Wydaje mi się, że będzie musiał po prostu zjechać na YOLO. Strzela. Blindy wali. Mi się wydaje, że nie zdąży. Strzela. Cały czas strzela. No dobra, gościu jest inny. Jest inny niż większość graczy. Nawet nie próbuje zbytnio tak.
Okej. Okay. Jeśli chodzi o tą bitwę, trzeba sobie powiedzieć wprost, że można zagrać tą bitwę na dwa sposoby. Ja zagram wariant. Czy dobry, czy kiepski. Zagram wariant bardziej odważny. Postaram się skrosować. To jakby tutaj można przyjąć pocisk. Jeśli on się ustawi, mogę przyjąć jeden pocisk. Niestety, no jest ryzyko. Ale jakby prędkość jest bardzo ważna. Okej, okay, jest dobrze. To jest sygnał, że chyba... Teraz może dużo się rzeczy stać. Jakby muszę zająć to, żeby tutaj mieć bicie, jak będzie w dole. Będę miał przewagę pozycji, bardzo dużą przewagę pozycji. Conqueror jest bardzo wolny, więc on może dojechać późno. W porządku. No wydaje mi się, że... Jeśli teraz go nie widzę, to go nie zobaczę tutaj. Może być gdzieś na środku. Wciąż trzeba czuwać nad tym, bo... On może mieć... jakąś słabą załogę czy coś też. W porządku. X, Super Conqueror. Proszę, żeby mnie nie widział. Nie widzi mnie. O, jest zarąbiście. Nie widział mnie, to jest... Jest zarąbiście. Jak mnie nie widział, to jest... Dobra, ładuję HK. Może strzelić w ten krzak, więc się schowam na razie. Chcę chwilę poczekać. Nie strzela, dobra. Dobra. Jeżeli jest tam... Najrozsądniejszym ruchem byłoby teraz... Odsunąć się tędy. Ważne jest, aby nie dostać spota, co nie? Dobra. Tu będę miał dobrą pozycję, moim zdaniem. Tu jest taki kamień. Będę mógł grać na cooldowna. Okej, okay. Mógł się cofnąć tu. Mógł nie pojechać też tam, ale wątpię. O, dobra, cofnę się. Ile miał życia? Okej, okay, on nie ma boosta na życie. To jest dobra wiadomość, że nie ma boosta na życie. Nie jest tak mądrze podjechać na blisko do Super Conquerora, co nie? Dlaczego nie jest to takie dobre, bo on lepszy TPM ode mnie. Ale zaryzykuję. Zajmę sobie tą górkę, ona jest bardzo spoko. Może być teoretycznie na moim ryju. Wtedy po prostu będę musiał lepiej strzelać. Jak będę kiepsko strzelał, to przegram. Ale trochę mało czasu jest, a nie wiem, gdzie on jest tak naprawdę. Jest dużo możliwości. Trzeba coś zrobić. W porządku, no. Ja bym jechał, bo to nie wiadomo, co tu się dzieje. Miałem dobrego rola, 536. On może być wszędzie. A to jest duża mapa, może być remis, więc... Trzeba cisnąć. Okej. Okay. On nawet mnie nie widział. Bardzo dobry strzał. No jak mnie teraz przebije, to jest farciarzem roku, ma fatalną pozycję. Ha, jakby... No, serio. Oh my god. Oh. Oh. 500 roll, 500! 500 ci polosowało! 500 ci polosowało. Naprawdę, to jest maksymalna. Nie no. No nie.
Muszę zacząć grać spokojnie. Dostałem tak. O nie. ...167, no. Chcę go spompować, żeby mieć pewność, że w razie czego, wiecie, wygram. Udaję, że jadę. Mało czasu się robi. Mi się wydaje, że on zaraz będzie musiał piknąć. 69. Muszę podjechać po prostu w pewnym momencie, no niestety. Dobra, udaję, że jadę. Może wychyli. Muszę jechać. No to była cena, którą musiałem zapłacić. Nie da się na to nic poradzić. Proszę, gro. Dobra. Uważam, że zagrałem bardzo w porządku tą bitwę. Przyjąłem inicjatywę, zdominowałem go. I to, że ta bitwa była taka niepewna, nie wynikało wcale z mojej kiepskiej gry, tylko z dwóch strzałów, które niestety nie zrobiły damage'a w dolną płytę. Więc z całym szacunkiem, ale naprawdę uważam, że zagrałem dobrą bitwę, a gra powiedziała mi, że będzie trudno. Naprawdę, te dwa strzały, które ja w niego zrobiłem, w dolną płytę, jeden poleciał w górną, a jeden nie przybił dolnej płyty. One były idealnie przymierzone. Skupiłem celownik, nie strzelałem nie wiadomo jak. I to, że mu polosowało 500, też było brutalne. Bo przez to byłem teraz w jego rolu, mógł mnie zdjąć. Hej Multi, także ta bitwa, dodaj proszę do klanu nie powinna czasy. Tak wyglądać. Dzięki za mega pozytywny kanał.